while you can. There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Fal się! Hej, wracaj do mnie. Judy, jak się czujesz? Chujowo, ale wymyśliłam coś.
Słyszałem, że żałobę trzeba odpowiednio przeżyć. Trzeba przejść przez wszystkie etapy i nie blokować uczuć. Najpierw jest szok, potem gniew, potem smutek. Jestem przy gniewie i tutaj zostanę, bo wiem, co z tym gniewem zrobić. No to co wymyśliłaś? Lizzy's Bar był kiedyś burdelem. Tigersi zabili tam o jedną dziewczynę za dużo. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i teraz to nasz klub. To samo trzeba zrobić z chmurami. Na pewno dobrze to przemyślałaś? W ogóle tego nie przemyślałam. Wiem tylko jedno. Moksom udało się nie dlatego, że wszyscy siedzieli na tupach i myśleli. Namówiłaś Moks, żeby przejęli chmury? Nie. Namawiam ciebie. Znam w chmurach kogoś, kto stanie po naszej stronie. Pomożesz mi. Dobra. Jestem z tobą. Zajebiście. No to jaki jest plan? Musimy porozmawiać z Majką Maedą. Jeśli ona się nie zgodzi nam pomóc, to wszelkie planowanie możemy sobie odpuścić. Kim jest Majka Maeda? To laska, która nieoficjalnie rządzi w chmurach. I jest w tym naprawdę dobra. A oficjalnie? Oficjalnie jest lalką, czyli nikim. Evelyn, Majko, masz w chmurach sporo znajomych. Pracowałam tam kiedyś. Pomagałam im udoskonalić chip behawioralny. Czemu odeszłaś? Nie podobała mi się atmosfera. Śmierdziało wyzyskiem. Jesteś pewna, że ta Majko będzie chciała nam pomóc? Gdybym była pewna, to bym do niej zadzwoniła. I nie potrzebowałabym twojej pomocy. No dobrze, to zadam inne pytanie. Czy jesteś pewna, że ona będzie chciała nas wyrzucić na zbity pysk? Nie. To już coś. Kiedy to robimy? Spotkajmy się wcześniej rano. Wtedy prawie nikogo tam nie ma. Jak wcześniej? Przed 8. Będę na ciebie czekała przy wejściu. Albo nie. Na balkonie do murale. Spróbujemy wejść tak, żeby nas nie widzieli. Na balkonie. No dobra. Mam dość tego gówna! Ej, 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 V! Zaczekaj chwilę.
Posłuchaj tego gościa. Co byś powiedział o jego grze? Jak na moje nieprofesjonalne ucho, to całkiem spoko. Chyba. Dobrze się go słucha. A wiesz dlaczego? Bo technika jest drugorzędna. Liczy się emocja. Coś go boli, na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmieszaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewo. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. Graliśmy, gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagrania i będę piszczeć jak napalona 15-latka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówiłeś po tylu latach? Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Po wybudowaniu baza zostanie podzielona na trzy osobne części. Przemysłową, naukową oraz mieszkalną. 10 modułów mieszkalnych zostało już wystawionych na sprzedaż. Cena wywoławcza to bagatela 100 milionów euro dolarów. Fakt, ale czy gwarancja bezpieczeństwa nie jest tego warta? Arasa. Oglądacie M54 News. Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać? Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak. Można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinienem wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać.
Nie wiadomo, jak potoczy się rozmowa i czego się spodziewać. Wszystkiego. Chwila nieuwagi i zaczniesz realizować jej agendę. I w dodatku będziesz myśleć, że to ty masz kontrolę. Okej. Znam ten typ. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Dobrze rozumiem? Tego nie powiedziałam. Ja ją po prostu znam lepiej. Dobra, chodźmy. Poczekaj, otworzę. Widzę, że przemykałaś się już tędy. I to chyba nie raz. Owszem, zdarzało się. No dobra. Za mną. Judy Alvarez? Powiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOX, uważałam, że sięgnęłaś dna. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Zadajesz się z osobą, która nie jest tu mile widziana. O tobie mówię. V. Widzę, że musiałem na tobie wywrzeć ogromne wrażenie. Byłem tu tylko raz, a tak dobrze mnie zapamiętałaś. Pamiętanie problematycznych klientów należy do moich obowiązków, a także znajdywanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Jak mam sobie poradzić z tobą? Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszedłeś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Judy ma dla ciebie propozycję dotyczącą chmur. Chcesz wrócić? Załatwione. Przecież wiesz, jak cenię twoje umiejętności. Nie rozumiem tylko, po co przyprowadziłaś ten problematyczny ogon. Nie wrócę tu, póki lalki są traktowane jak mięso. Musimy to zmienić. Przejąć chmury i uwolnić się od Tigersów. Okej. Widzę, że śmierć Ivy mocno tobą wstrząsnęła. Nie sądziłam, że o tym wiesz. Ta dziewczyna prosiła się o smutny finał. Dziwię się tylko, że tak późno go osiągnęła. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, gdzie Ivy. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją sprzedał. Zawsze byłaś niezrównoważona. Ty sprawiasz wrażenie rozsądnego. Powiesz mi, o co naprawdę chodzi? Wiedziałaś, w jaki sposób Woodman zajął się Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy? W klubie rządzą bossowie z Tiger Claws. Wiesz, ile ja tu znaczę? Tyle, co wy oboje razem i wasze problemy znaczą dla mnie. Czyli bardzo niewiele. To może nie powinnaś tu w ogóle pracować? Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje. Wyjdziecie stąd sami, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. A żebyś nie miała poczucia, że cię olałam, Forrest będzie za parę minut na poziomie technicznym. Będzie sam. Nie ja jestem twoim wrogiem. A ja nie pytałam cię o zdanie. Stoisz po złej stronie barykady, Majko. Pozwól, że sama to ocenię. Świetnie poszło. Kompletnie nas olała. Nie przejmuj się. To kluczowy element rozgrywki.
Za parę dni do ciebie zadzwoni i przedstawi pomysł przejęcia domu Lalek jako swój. Może coś w tym jest. Coś was łączyło w przeszłości? Dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szale opłacalności przechyli się sklepanie po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować się od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Mnie pewnie też. No, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak, mogłem się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Co robimy z Woodmanem? A co właściwie chcesz z nim zrobić? Chcę, żeby ktoś mu rozpierdolił tę jego obleśną mordę. Ktoś? Dobrze. Chcę, żebyś ty to zrobił. Jesteś pewna, że on tam przyjdzie? Myślisz, że nadal by tam pracował, gdyby nie słuchał rozkazów Michael? Poznałeś się przecież. Nie mam żadnej litości dla tego skurwiela. Czyli idziemy tam. Jasne. Dojedźmy go. Pojedźmy windą. Będzie najszybciej. Poziom techniczny. Wiesz, co jest gorsze od korpa? Ktoś, kto strasznie chce być korpem. Mówisz o Majko. A o kim? Ale trzeba je przyznać, że prawidłowo oceniła wasze szanse w tym przedsięwzięciu. Co wy tu kurwa robicie? Gdzie Majko? Po jaką kurwę kazała mi tu przyjść? Evelyn nie żyje. I przyszedłeś specjalnie, żeby mi powiedzieć? Jakie to kurwa miłe, że o mnie pomyślałeś. Masz. Na wieniec. Zgwałciłeś Evelyn, kiedy potrzebowała pomocy. Mogłem jej skręcić kark. Mogłem powiesić za włosy jako ozdobę, dopóki nie zaczęłaby śmierdzieć. A ja ją zawiozłem do Reapera. Jakaś rekompensata mi się po prostu należała. Powinna być mi wdzięczna. I wy, kurwa, też. To jest mój wyraz wdzięczności. Zobaczą nas, chowaj się!
Myślałam, że będę czuła większą satysfakcję. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. Wydawało mi się, że kiedy on zdechnie, to świat się zmieni. Jakoś tak bardzo wyraźnie, wiesz? Dobry wieczór, Julian Jordan. Zapraszamy na nasz serwis informacyjny. No i przecież się zmienił. Pomyśl o jego potencjalnych ofiarach, które są teraz bezpieczne. Nawet nie wiedzą, że cokolwiek im groziło. Chcesz rozmawiać z tym. Jasne. Nie no, zwariuję z tobą! Aha, najlepiej krzyczeć, co na mnie potrafisz, a o tym, żeby mnie gdzieś zabrać, coś nie pomyślisz! Do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Majko przekonają tylko konkrety. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. Odezwę się do ciebie. Muszę pomyśleć. Na razie, Vi. Dziękuję ci.
Policja! Ręce do góry i wyłaź! Trwają poszukiwania! O, świetnie, nie błagam! Lokalizuję podejrzanego. Proszę, proszę. Stęskniłeś się za łonem korporacji. Brakuje gierek o władzę. Mam rachunki do wyrównania. A, czyli dobrze zgadłem. Szczurek chce się dalej ścigać. Nie masz czegoś lepszego do roboty? Sprawdź, czy gitary nie trzeba nastroić. Widzę, że nie masz ochoty na moje towarzystwo. Cóż, nie będę się narzucał. Lat. Widzę, że wieści o twojej śmierci były przesadzone. Tylko odrobinę. Widzisz, aby... Ale nie wszystko stracone. Udowodnij jej, że się co do mnie pomyliła. A, więc znowu chcesz zapunktować moim kosztem. Myślisz, że jak dasz jej mój łeb na tacę, Abernathy przyjmie cię z otwartymi ramionami?
Coś w ten deseń, Vi. A teraz odwróć się i ręce do góry. No raz, raz. Frank, posłuchaj mnie. Dla Abernathy jestem nikim. Nie pamięta, że ktoś taki w ogóle istniał. Chciałeś wystawić ją do odstrzału, Vi. Takich rzeczy się nie zapomina. Nie, nie chciałem. Jenkins kazał mi to zrobić. Byłem tylko czyimś narzędziem. Nawet gdybyś doprowadził mnie do biura, nic byś nie zyskał. Po prostu odstrzeliliby nas oboje. Może. Problem w tym, Vi, że ja nie mam nic do stracenia. Twój wybór. Ale ja się nie dam zabić dla towarzystwa. Nie ma to jak spotkać się ze starymi znajomymi. Oni właśnie tego chcą. Powspominać dobre czasy. Nie jestem w humorze. A powinieneś. Upiekło ci się. Mało brakowało, a skończyłbyś tak samo. Miłego wieczoru, Vi. Będę u siebie. W sumie stara bieda. Lepiej powiedz, co u ciebie. A co tam u Moksów? A Suzy nie chce mnie słuchać. Jak zwykle. Może ty powinnaś zastąpić Suzy i zostać szefową Moksów? Nie, co ty. Ja się znam na braindance'ach i do tego się nadaję. Nie potrafię zarządzać ludźmi, nawet bym nie chciała. Dlaczego w ogóle dołączyłaś do tego gangu? Wydawało mi się, że Suzy i reszta naprawdę coś zmienią w tym mieście. Wierzyłam im. I co? Nic nie zmienili? Nie no, tego nie mogę powiedzieć. Życie paru osób naprawdę się poprawiło dzięki nim. W sumie to mam jeszcze inne pytanie. Pal. A co ja, bang jestem? Dzięki, że ze mną pogadałaś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś.
Siemka. Kawał z ciebie chłopa. Reaperzy zazwyczaj nie dbają tyle o biologiczne ciało. Ludzie zapominają, że mózg pracuje lepiej, gdy masz prawdziwe, a nie sztuczne mięśnie. Wymień sobie chociaż rękę, a spada ogólne samopoczucie, koncentracja. Wszczepy to spore obciążenie dla organizmu. Robisz sobie antyreklamę. Nie, tacy jak ty i tak się będą wszczepiać na potęgę. Kojarzysz ją? Czekaj... Ciebie kojarzę. Latasz dla fikserów. Sporo rozrabiasz. Robię co mogę. Powiem ci tak. Ta panna niektórych denerwuje, ale to dobra dziewczyna. Rozumiesz? Nie przeszkadza ci w interesach? Już ty się o moje interesy nie martw. Jest w tym motelu naprzeciwko. Ma pokój na trzecim piętrze. To naprawdę dobra dziewczyna. Potrzebuję zmiany. No to chodź, coś pogrzebie. Thank you.
Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Vi? Pewnie słyszałeś, co się stało. Szkoda jej. Zostawiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt jak na początkującego. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Co słyszałaś o śmierci T-Bag? Prawdę. Stało się z nią to, co ze wszystkimi, którzy próbują okraść Arasakę. Znaleźli ciało w jej mieszkaniu. Umarła przez przeciążenie systemu nerwowego. Wiesz, jakie to uczucie? Nie wiem. Mówi się, że to tak, jakby 100 tysięcy osób dźgnęło cię palcem w tym samym momencie. Nie wyobrażam sobie gorszej śmierci. Biedna dziewczyna, lubiłam ją. Masz coś fajnego na sprzedaż? Jeśli cię stać. Korporacyjnego na
Wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Ross Street i Shipyard Way. Grupa tzw. kosiarzy kierowana przez Jelenę Sidorową zaatakowała bezdomnych. Uwaga, kosiarze są uzbrojeni i niebezpieczni. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Jak tam interes? Dobrze idzie? Ostatnio nie narzekam. Niedawno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Pokaż, co masz. Wybieraj.
Obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. Już możemy? Dobrze. Cześć. Dzień dobry. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów indie. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Hej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś laser pop? Może coś od Askrax? Chłamu nie sprzedaję. Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów, żartowałem. Laser pop, kurwa, laser pop, że niby u mnie. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam karty Jean Duelist, Treasure Eurodyna, Tainted Overlord. A samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never fade away, dancing with my axe, chipping in. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był mesjaszem rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silver Hand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień, młody, ogień! Facet zatrząsł z posadami korporacyjnego świata. Zginął, walcząc o swoje ideały. A nie przeszkadza ci, że był przy okazji terrorystą? Blaze way down the rebel path. Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. Dawaj. Zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Pieprz ten zespół. To nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Czy pierwszy lepszy sezonowiec wiedziałby, czym straszy się nowicjuszy Arasaki? Mówią, że jeśli stażysta zawali terminy, dorwie go duch przeciętego na pół faceta. Nikt nie pamięta, że chodzi o Johnnego. Dobra. W tym momencie to mi zaimponowałeś. Dotrzeć do kogoś z Arasaki, żeby wygrzebać coś takiego. Serio, nie żartujesz z tym uwielbieniem dla Silverhanda? Towarzyszy mi w każdej chwili mojego życia. Jest jak moje sumienie.
szczere do bólu, upierdliwe sumienie. Pięknie powiedziane. Się nawet wzruszyłem. Jesteś w porządku. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek spodlany. Częstuj się. Dzięki. Bierz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu! Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Po co najmniej 6 tych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Chcesz ich zmusić? Atomówką tego nie zrobisz. A czym? Muzyką? Oto efekt. Stary dziad, który zna na pamięć każde moje słowo, ale nie rozumie żadnego. Wolałbyś, żeby zrobił masakrę w twoim imieniu? A co ze zwykłymi ludźmi? Może oni nie chcą się zmieniać. To ich wybór. Chcesz go zabrać? Wolę wierzyć w to, że ludzie są ograniczonymi idiotami, że świadomie wybierają bezczynność wobec zła.